A gościem Poranka Wnet telefonicznym jest Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smitha. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Andrzeju, chciałabym porozmawiać o jednej rzeczy, która zapewne nurtuje wszystkich słuchaczy i Polaków. Jak wygląda pana zdaniem stan polskiej gospodarki po pandemii, znaczy w trakcie pandemii? To bezproduktywnie traciliśmy czas i dzisiaj mamy sytuację, w której musimy zacząć nadrabiać stracony czas i jedyną taką szansą na nadrobienie straconego czasu jest pozwolenie Polakom po prostu więcej pracować. Zamiast zachęcać Polaków, jak to ostatnio mieliśmy do czynienia, do wypoczynku, należy prowadzić mechanizmy, które by zachęcały Polaków do wytężonej pracy. Czyli zamiast dodatkowego opodatkowania, to co rząd chce wprowadzić, umów, zleceń, czy wprowadzenie kolejnych jakichś podwyżek wynagrodzenia minimalnego, należałoby tu jednak zwolnić zwłaszcza pracę w godzinach nadliczbowych i tą dodatkową pracę, którą Polacy się podejmują, czy powinni się podjąć, aby ratować swoje domowe budżety z ZUS-u, składek i podatków. No nie ma innej alternatywy, żebyśmy się w przewidywalnym czasie wydźwignęli zarówno z tej sytuacji domowych budżetów, które uległy ucierpieniu w ostatnich miesiącach, jak też nie da się poprawić sytuacji finansowej budżetu państwa, proponując kolejne wyłącznie podwyżki podatków, bo to jednak jest droga moim zdaniem donikąd. A pana zdaniem, która gospodarka, który kraj na świecie zaproponował w trakcie pandemii najlepsze rozwiązania? Kto powinien dla nas być wzorem? To jest dosyć duża paleta różnych konkurencyjnych rozwiązań. Sądzę, że nie ma takiego jednego kraju, który by był referencyjnym, bo też i w Polsce były różne punktowe, jak sądzę, sytuacje, które można byłoby eskalować w sensie pozytywnym. Natomiast no, generalnie widać, że w centrum uwagi stało się nie tyle zdrowie, w centrum uwagi Polaków i rządu, ale po prostu dobre funkcjonowanie różnych instytucji, które niestety w tym czasie zapaści, no okazało się, że one też podlegają zapaści, jak Państwowa Służba Zdrowia. No dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że gdyby naprawdę doszło do poważnych różnych zdarzeń w tym obszarze, że w tym niewydolnym stanie służba zdrowia w jakikolwiek sposób będzie rozwiązywała nasze problemy zdrowotne. Stąd to jest taki moment po zapaści, który powinien być momentem no, poważnej zmiany, jeżeli chodzi o instytucje publiczne. Potrzebna byłaby adopcja technologii cyfrowych, bo dzisiaj raczej sektor prywatny, jak widać, jest w awangardzie w Polsce tych rozwiązań i to on w ostatnich tygodniach zapaści dostarczał rządowi swojej infrastruktury cyfrowej i swoich możliwości po to, żeby chociażby dystrybucja środków finansowych do firm była szybsza i sprawniejsza. Także tutaj mamy no, praktycznie wszystkie dziedziny, poczynając od zdrowia poprzez energetykę, gdzie co prawda kilka firm dzisiaj, takich jak Orlen czy PGE, zadeklarowało zeroemisyjność swojej aktywności i z tego tytułu nie zapłacimy za dużych kar do Unii Europejskiej z tytułu emisji, ale to też powinno być wspomagane w ogóle generalnie jako proces cyfryzacji polskiej i energetyki i sektora publicznego i wielu innych obszarów, bo to nam też pozwoli skrócić dystans i oszczędzić ten czas, którego tyle zmarnotrawiliśmy w ostatnich miesiącach. Przez media przewalają się właściwie, bo już trudno powiedzieć o tym, że przebijają się spekulacje na temat przedterminowych wyborów. O rekonstrukcji rządu słyszymy od dawna. Tymczasem pojawia się nowa wersja wydarzeń politycznych, czyli wcześniejsze wybory. Pana zdaniem, jak to może wpłynąć na naszą gospodarkę, jeśli taki wariant będzie jednak proponowany przez partię rządzącą?
historia pokazuje, że jeżeli świat polityki zajmuje się samym sobie, to można powiedzieć, że gospodarka wtedy pozostaje na uboczu i zyskuje ten bezcenny czas. No, ostatnie dni z kolei pokazały, że jednak no, kilka sektorów gospodarki zostało poważnie zagrożonych, bo w przeciwieństwie do podobnych działań w innych krajach Unii Europejskiej, tam vacatio legis dla zamknięcia tej czynnej branży wynosił no, okres wieloletni, także te kraje społeczności i całe gałęzie miały możliwość ewolucyjnego wycofywania się z dotychczasowych inwestycji. No w Polsce przyjęcie tak skrajnych rozwiązań z dnia na dzień de facto likwidujących przynajmniej jedną branżę i pochodne z nią związane, no budzi jakby no nie, już nawet nie niepokój, ale pokazuje na fundamentalne błędy w mechanizmach politycznych i konstytucji, która de facto nie daje żadnej ochrony własności i praw dla obywateli, którzy tą własność posiadają. Także generalnie ten okres wielu miesięcy jest momentem na przemyślenie wielu spraw i być może przyspieszone wybory dadzą możliwość wypowiedzenia się Polaków na temat, co sądzą o dotychczasowych różnych rozwiązaniach, czy też rozwiązaniach, które będą proponowane w ramach kampanii wyborczej. Bo już widać, że na przykład system podatkowy, który jest dzisiaj w Polsce i który cały czas jest udoskonalany, nie pozwala w sposób taki przewidywalny planować wydatki publiczne i jak popatrzymy na publikowaną przez Ministerstwo Finansów listę płatników CIT-u, to widać, że ciągle mamy sytuację, że międzynarodowe korporacje finansowe są uprzywilejowane w stosunku do polskich firm, które ponoszą główne ciężary finansowania budżetu, a każda zapowiedź zmiany w CIT-ie raczej do tego moim zdaniem nie prowadzi, nawet fakt, że jest zapowiedź, że będzie ten system uszczelniany. Już dzisiaj widać, że te wszystkie inne też podatki, jak akcyza, ona musi być uczciwa i jakby powiązana z tym, że z sytuacją w wielu obszarach i mamy, jak sądzę, też taki moment, w którym pokusa pójścia na łatwiznę, to znaczy podwyższania czy akcyzy w wielu obszarach, czy właśnie prowadzenia takich restrykcyjnych, ale ciągle jakby wyłączających międzynarodowe korporacje rozwiązań, będzie przede wszystkim odbijała się na tej restartującej ponownie gospodarce i tych branż, które do tej pory jednak nie podniosły się po tym okresie zamrożenia gospodarki. Musimy kończyć, choć jeszcze zadałabym kilka pytań, więc prawdopodobnie kiedyś do tej rozmowy wrócimy. Państwa i moim gościem był pan Andrzej Sadowski, Centrum imienia Adama Smyfa. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego życzymy. Dziękuję również. Do usłyszenia. Słuchają państwo Poranka Wnet, jest godzina 8:45, a teraz Męskie Granie 2019 sobie i wam.